Gespatio. Jak zwykle świetny odcinek, Pomidor. Niby mocno rage'owałeś, ale muszę przyznać, że i tak jesteś silny psychicznie, bo ja bym już nie miał siły. Najpierw moje spostrzeżenia. Po pierwsze, musisz liczyć się z tym, że wersja na Atari Jaguar jest pierwszym portem, który miał jeszcze wiele niedopracowań. Po drugie, niektóre melody z tej wersji pierwszego Raymana są po prostu magiczne. Tak od siebie to w sumie dodałbym jeszcze, że dźwięki z Atari przynajmniej mi działają na nerwy. Nic na to niestety nie poradzę. Takie dźwięki wytwarzała konsola. Teraz pytanka. Będziesz jadł coś obrzydliwego za każdą śmierć? Bierzesz jakieś tabletki na uspokojenie? Żyjesz po tym wpierdolu od Justyny? Przepraszam, ale jestem sadystą. Oczywiście pozdrawiam i serio życzę ci powodzenia w kolejnych materiałach. Dziękuję Gespatio za taki oto komentarz, naprawdę jestem bardzo ci wdzięczny za to. I teraz może co do pytań. Czy będę jadł coś obrzydliwego za każdą śmierć? Jakby ci to powiedzieć w skrócie. Nie pomyślałem o tym, mógłbym to ogarnąć sobie już w pierwszym odcinku, no ale niestety, jakby to powiedzieć, jest już za późno, bo seria dobiega końca, tak więc być może w późniejszych seriach coś takiego wykombinuję, coś wymyślę być może. A wiecie, że jestem dosyć kreatywną osobą, jeżeli chodzi o takie typu rzeczy. Czy biorę jakieś tabletki na uspokojenie? Powiem ci Gespato, że jeszcze do takich rzeczy nie doszło, ale powoli się pewnie będzie na to szykować. Żyjesz po tym wpierdolu od Justyny? A co widzisz teraz na ekranie? Jeszcze żyję. Ale myślę, że na chwilę obecną mogę zdjąć już te plastry. Ała. O kurde. O Jezus Maria. Wyrwałem sobie rzęsy. Ja pierdziule. Dobra. Chowamy to. Czas na Space Mama Crater. Dobra. Lecimy z koksem. Tutaj leci już muzyka z tego. Z walki z Viking Mamą, a raczej Space Mamą. Ja pierdziele. Czemu mi musi ta muzyka przypominać walkę z tym gównem? Dobra, lecimy tutaj. Mam nadzieję, że Space Mama nie udupi mnie. W sensie, że sama walka z nią, jak i ten poziom. Serio, ja tutaj spadłem po jakąś pięść. Naprawdę? No mogliście już dać to życie, jak było w późniejszych wersjach, naprawdę. To jest przegięcie pały w tym momencie. I widzicie, za taką głupotę ja muszę ginąć. A walić to, lecimy do przodu. Tutaj mamy pierwszy z exitów. Ale my sobie polecimy do właściwie tego, który był przed chwilą nam raczej ukazany. Bo tam będzie klatka. Błagam, żeby tu jakieś życie było, proszę was. Ja o tak wiele nie proszę. Chciałbym, żeby tylko tutaj było życie. No to są chyba jakieś żarty, ludzie, naprawdę. A teraz przyszedł czas na pytania od Jakuba Stream. Jakub Stream zadał aż 40 pytań, czyli oznacza to, że sobie tak pogrupuję, że co 10 pytań będę. Czyli na chwilę obecną stoi mi przy tym checkpoincie i przeczytam pierwsze 10 pytań i na następnym przeczytam kolejne 10. Tak myślę, że będzie dobrze. Myślę, że Jakub się nie obrazi, że nie będę od razu odpowiadał na te 40 pytań. Jesteś kozak, tak przy okazji, bo zadałeś tyle pytań. Dobra, jedziemy z koksem. Jaka jest według ciebie najlepsza wersja Raymana? Osobiście uważam, że najlepszą wersją Raymana jest Rayman na PlayStation 1, gdyż ponieważ jest to moja
gra dzieciństwa, w sensie wersja Raymana 1, którą najwięcej się zagrywałem i po prostu podoba mi się to, że w wersji na PS1, jak i w wersji na Sega Saturn zostały dodane różne odgłosy. Chodzi o to, że na przykład jak tutaj mamy tylko muzykę w tej grze, to w wersji na PS1 i Sega Saturn mamy tam, nie wiem, różne tam są traczki, takie wiecie, efekty dźwiękowe, no nie wiem jakby to powiedzieć, takie melodyjki na przykład, że jest zamiast takiej muzyki, załóżmy sobie, gra jakaś taka muzyka, taka melodyjka krótka, grana na bongosach załóżmy, czy coś takiego. Coś takiego. Drugie pytanie, czy nagrasz Medieval 2? Jak najbardziej w tym roku mam zamiar nagrywać Medieval 2, gdyż ponieważ już nagrywałem pierwszą część, ale nie będę ukrywał, że pierwszą część będę chciał jeszcze raz nagrać w formie V2 Let's Play, a raczej powtórzyć ten Let's Play. A Medieval 2, przyjdzie czas na Medieval 2. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Nagrasz kiedyś z kimś co-op? W sensie kooperację, tak? Są w planach nagrywanie z Justyną parę gierek. No w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o Let's Play'e albo filmiki kooperacyjne, to nagrałem serię z polskim gamerem 17 z Kangurka KO 1. Z Pixelem trochę Let's Play nagrałem na kanale. Z Pitroxem nagrałem do teraz niedokończone Blooded Bacon. Być może kiedyś się, że tak powiem, zrehabilitujemy. Zrehabilitujemy? Jest takie słowo? Po prostu się kiedyś zmotywujemy i dalej będziemy być może to kontynuować, ale to już zależy od Pitroxa, nie ode mnie. Podasz trzy ulubione serie gier. W sensie, że moje ulubione trzy serie gier. No to tak, seria Crash Bandicoot na miejscu pierwszym, ponieważ jakby zaczynałem od Crasha Bandicoota, kiedy byłem mały. Gex, Spyro. Moje trzy ulubione serie z dzieciństwa. Moje ulubione trzy serie gier, przepraszam najmocniej. Co sądzisz o nadchodzącym Raymanie 4? Co ja mogę sądzić o Raymanie 4? Bardzo się cieszę, że ta gra wychodzi i mam nadzieję, że będzie ona wyprodukowana tak samo, jak była ona zapowiadana wcześniej. Tak więc liczę na to i mam nadzieję, że dostaniemy taki efekt. Co sądzisz o Classic Soniców w Sonic Forces? Uważam, że Classic Sonic jest o wiele lepszy niż klasyczny Sonic w Sonicu Generations, gdyż jak sobie grałem, to wydawało mi się, że Classic Sonic w Forces lepiej się nim kontroluje niż Classic Soniciem w Generation. Czy nagrasz jakiegoś Slendera albo inny horror? Aktualnie na kanale zaczęliśmy sobie Amnezję, która nie jest żadnym let's playem, a bardziej taką epizodyczną gierką raz w czas, ale tak, zaczęliśmy Amnezję i będą jeszcze planowane jakieś horrory na ten kanał, tak więc nie masz o co się martwić, Jakub. Jaka jest twoja gra dzieciństwa? Crash Bandicoot 3 Warped i Crash Team Racing Demo, bo w sumie nie miałem... Na początku miałem wersję demo Crash Team Racing, a później zacząłem grać w oryginałkę. Jak ci się podobają moje miniaturki? Jakubie, są one świetne, odwalasz kawał dobrej roboty i myślę, że nie tylko ja to przyznam. Dziękuję. Tobie, jak i Gespatio, za to, że wspieracie oboje mój kanał. Najbardziej. Dziękuję. I na chwilę obecną ostatnie pytanie. Co ty na to, żeby zrobić jakąś serię z ekipą? Jeżeli chodzi o serię z ekipą, czyli chodzi o takie, nie wiem, nagrywanie jakiejś co-op, gierki na przykład, nie wiem, ja, Jim, Jakub Stream załóżmy, czy tam Gespatio, czy ktokolwiek. Jestem jak najbardziej za. Tylko mówię, wystarczy napisać do mnie, znajdzie się po prostu czas i nagramy jakąś co-op seryjkę, tak myślę. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, a tym bardziej, że... No, chcę coś takiego robić, nie będę tego ukrywał. Dobra, wracamy do gierki w tym momencie. I chcę dostać się do tej klatki, która tutaj na mnie czeka. O, dobrze, że się tak złapałem. Tylko szkoda, że te inkianki się respią z powrotem. Dobra. No nie, kurde, co za gówno. Jezu, jak ja nienawidzę tych inkiangów, nie? Patrzcie, co one odpierdzielają, one się z powrotem respią. Aha. Wow, udało się zdobyć tą klatkę, na którą, że tak powiem, ja czekałem. Dobra, lecimy teraz tutaj. Nie bez powodu tutaj idziemy, ponieważ... Nie. Dobra. Jezu, już się zesrałem, że zginę. Powiem wam szczerze,
że dawno nie miałem takiego stresa przechodząc Picture City. Nie wiem, czy to przez wersję, którą ogrywam, czy przez to po prostu, że nie jestem kompletnie przygotowany do... Ale ładna pogoda za oknem. Dobra. Jak widzicie, postanowiłem zginąć w sumie, bo ominąłem tą klatkę, a jakoś nie widziało mi się tutaj z powrotem wracać. I teraz lecimy sobie tutaj. Cały czas do przodu. Nice. I spadamy w dół. No może nie tak, ale w sumie wiecie, o co mi chodzi. Idziemy do tamtego exitu. I myk. Dobra. Tutaj jest życie. Mówiłem, tutaj jest życie. Dobra. Jest git. Aha, tutaj nie ma życia. Czyli zostałem oszukany w sumie. Bo wcześniej było tutaj życie. Znaczy w późniejszych wersjach. I w sumie wyszedłem na zero, no bo praktycznie mam zero żyć. Mam nadzieję, że ja dożyję, kurde. I będę mógł przejść kolejną sekcję. Tylko kurde, boję się bardzo Space Mamę. Dobra. Zginął. Nice. Dobrze, że tutaj się ślizgać nie można, to przynajmniej łatwiej się tutaj dostać. Dobra. Git. Ej, w sumie będę mógł jakoś jeszcze przeżyć, ponieważ tam jest runda bonusowa później. Dobra. Idziemy. I spierdzielamy, jak najszybciej. Przed tymi debilami, co nas teraz ścigają. Dobra. Żyję. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Myk, myk, myk. Dobrze. No, literka P się nam przyda. Jakby nie patrzeć. Nie tu. O, i proszę bardzo, patrzcie, gdzie jesteśmy. Tutaj zaczęliśmy sobie poziom. I teraz możemy bez problemu zaczynać sekcję numer 2 Space Mama Crater. I leci ta niepasująca tutaj wcale muzyka. Ciekawostka. Fajna ciekawostka. Chciałem powiedzieć, że w wersji na Game Boya, jak zostaniemy zranieni, to przez Yin-Yangi to nie ma przepaści, tylko tam jest podłoga. Ale wiecie, co to oznacza? Że muszę wszystko od początku przechodzić. Dziękuję, Raymond. Dobra, jesteśmy ponownie w tym oto poziomie, a raczej w tej sekcji. I czemu ja tak od razu nie zrobiłem? Myk. Pięknie. No, i o to chodziło. Dobra. Lecimy dalej. Myk. Myk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. I lecimy. Bum. 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 No. I teraz to żyje. Dobra. Kurde, nie stosuję się do porady tego Jakuba Stream i biegam, ale dobra. Stańmy sobie tutaj i przeczytajmy kolejne 10 pytań od Jakuba Stream. Jakie jest twoje ulubione danie? Moim ulubionym daniem jest kotlet schabowy, ewentualnie kotlet z piersi kurczaka, ale jeżeli mam być jeszcze z tobą szczery, to mam parę ulubionych dań. Przede wszystkim te pierwsze dwie, które wymieniłem,
pizza, spaghetti, ewentualnie devolai. To są moje ulubione dania. Wiem, że miałem jedno wymienić, ale wymieniłem parę, ponieważ... No... Lubię po prostu tę... Tą szczęśliwą piątkę, jak to lubię mówić. Czekasz na jakąś grę w tym roku? Wiesz co, szczerze, nie myślałem nad tym, czy ja czekam na jakąś grę, czy nie czekam. Bardzo bym oczekiwał tego Medieval, który w końcu... Oj, przepraszam na emocje jeszcze raz. Fajnie byłoby, gdyby w końcu ten Medieval wyszedł. Może w tym roku wyjdzie, a może w przyszłym, nie wiadomo jeszcze. Szczerze, ja nie śledziłem aż tak bardzo tego Medieval, więc... Nie wypowiem się w kwestii tego, czy ona na pewno wyjdzie w tym roku, czy też i nie. Wiem, że w każdym razie czekam na tą grę. Jaka jest twoja ulubiona część Guitar Hero? Mam ulubioną trójkę tak zwaną. Czyli Guitar Hero 1, Encore 80s, w sensie, że tam wiecie, kawałki z lat 80. oraz Guitar Hero 2. To są moje trzy ulubione Guitar Hero. I jeszcze będę musiał się wkręcić w Guitar Hero, które dostałem, czyli... O cholera, będę musiał po to podejść. No chodź tutaj. Czyli w to Guitar Hero będę musiał się wkręcić, czyli Guitar Hero Aerosmith. Tutaj pokazuję, żeby nie było, że to jest jakieś ten, podrobione. Jaka jest twoja ulubiona gra na PSX-a? Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Dziękuję za uwagę. Będzie można kiedyś wysłać ci jakąś paczkę. Szczerze powiedziawszy, Jakub, myślałem coś nad tym. I to nie byłby głupi pomysł. Widzowie, jeżeli macie widzowie, jeżeli uważacie, że to też nie jest głupi pomysł, jak najbardziej chciałbym, żebyście udzielili się w tym momencie w komentarzach, żebyście wyrazili swoją opinię, co wy też o tym sądzicie, bo ja uważam, że to nie jest głupi pomysł. Nie mówię, że teraz, ale w przyszłości, żeby coś takiego zorganizować. Kiedy jakiś let's play z Ratcheta? Nie mam pojęcia, szczerze. Na Ratcheta przyjdzie czas. Mam nadzieję, że w tym roku coś ogarnę. Bo już nagrałem Ratchet & Clank Tools of Destruction demo. Dla tych, co nie widzieli, to zapraszam, żebyście sobie obczaili, w playlistach będzie na 100%. Czy byłeś na filmie Ratchet & Clank i jak ci się podobał? Niestety nie miałem możliwości bycia w dniu premiery na Ratchecie i Clanku, ale myślę, że sobie, jakby to powiedzieć, obejrzę go i w następnym odcinku dam ci odpowiedź, co ja o nim sądzę, bo myślę, że do tego czasu zdążę obejrzeć sobie. O, tutaj Jakub chyba gdzieś tam niżej napisał odnośnie pytania 18, ale nie widzę tutaj nic. Tak więc troszeczkę chyba Jakub się pomyliłeś, bo nie ma tutaj pytania 18. Więc nie wiem, czy to jest troll zamierzony, czy nie, ale zwróciłem na to uwagę. Co sądzisz o grze Ratchet & Clank na PS4? Nie mam jeszcze zdania, ponieważ nie grałem w tę grę. Ja widziałem gameplaye, ale osobiście ja jeszcze nie zagrałem, ale z tego, co widziałem i z tego, co słyszałem, to ludzie mają różną... Znaczy, uwaga jest jakby podzielna. Niektórzy uważają, że ta gra jest gówniana, a niektórzy uważają, że jest spoko, więc ja dopiero się wypowiem, kiedy sobie zagram. Czy podoba mi się Super Mario Odyssey? Co do Mario Odyssey, to widziałem, jak polski gamer na streamie sobie grał. I uważam, że gierka jest jak najbardziej w porzo. Myślę, żeby kiedyś sobie nie ograć czasem tej gierki. Znaczy, myślałem szczerze nad tym, czy by czasem nie ograć sobie tej gierki kiedyś. I mamy akurat 10 tingsów. Wiecie, co to oznacza, jak mamy 10 tingsów? Że możemy pójść do tego kurde magika, do tego kurde dealera. No może nie dealera, bo przesadzam, ale kurde. W końcu będę mógł się zmierzyć z rundą bonusową i mam nadzieję, że ona nie zbaguje mi dźwięków z gry. Dobra, zrobimy jeszcze coś takiego. Myk. Dobra, tu jest życie dodatkowe, czyli będziemy mieli 3 życia. 3 życia. Aha, i magik tylko może przyjmować monety na lewą rękę. A dobra, to te gumki taki dźwięk wydają. Myślałem, że kurde, runda bonusowa ma zupełnie inną teraz nutkę. Trochę się przeraziłem, nie będę ukrywał. Dobra. Jest git. Nie spierdziel tego. Już chyba to nawet spierdzieliłem. No.
Pięknie, kurde. Ej, czekajcie. Hej, mogę jeszcze raz? Dobra. Dobra, jedziemy jeszcze raz z koksem. To nieźle, kurde, poleciałem z koksem. Dobra. Jest! Udało się. Mamy perfekt, świetnie. O to chodziło, mamy już dwa życia. Nice. O to mi chodziło. Dobra, zaciąłem się, wybaczcie, przepraszam jeszcze raz za to. Jedziemy z koksem, dobra. Myk, myk. Myk, 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 myk. I jedziemy, dobra. Teraz idziemy po życie. I mamy trzy życia, nice. Teraz jestem bezpieczny w miarę. I mamy trzecią klateczkę. Dobra. I myk. Dobra. Tak. Ty, co ty tu robisz w ogóle? Ciebie tutaj nie było w ogóle. Lol. To już jest przegięcie pały momentami, serio. Dobrze, że tutaj nie ma możliwości ślizgania się, bo to by się dla mnie mogło źle skończyć. What? Dobra. Hatfu, dosłownie hatfu. Mamy cztery klatki, najsik. Dobra, uciekamy z tego poziomu jak najszybciej, czym prędzej. Ten odcinek jest dosyć mocny, mogę przyznać w sumie. Pod pewnym względem, z tego względu, że trochę rage jednak jest. O, stęskniłem się za tą muzyką. Nawet nie wiecie jak bardzo nie. Dobra, jedziemy z koksem. Nie mówcie, że gra mi będzie kazała normalnie iść. Przecież ja zawsze leciałem do góry. Lol. Naprawdę? Co to było? Co to było w ogóle? To dobra, ominąłem. O to chodziło. Myk. Okej, okay. Nice, jestem bezpieczny, dobra. Skoro mamy checkpoint, czas na kolejne 10 pytań. Pytanie numer 21. Czy podoba ci się demo tego Raymana 2 w 2D? Jak najbardziej uważam, że demo Raymana 2 to w 2D jest bardzo spoko. Szkoda tylko, że nie zrobili z tego, nie wiem, takiego Raymana 2 w 2D. I wiecie, po prostu szkoda, że to nie jest kontynuacja tych przygód z Raymana 1, że jakby wątek Raymana 1 został jakby ucięty, no bo do teraz nie wiadomo, co się stało z Mr. Darkiem tak naprawdę i z tymi innymi postaciami. Jest tylko plot twist, że one pomiędzy Raymanem 1 a 2 wyginęły. No dobra, poza Bzitem i tak dalej, ale tak to reszta wyginęła niestety. Smutek. Czy wolałbyś Raymana 2 w 3D, czy ten prototyp w 2D? Jeżeli mam być szczery, wolę tego Raymana 2 w 3D, aczkolwiek chciałbym, żeby coś było kiedyś wykorzystane z tym Raymanem 2, który miał być oryginalnie w 2D. Uważam, że jednak dla takiej gry jak Rayman 2 w 2D, tej demówki, przydałoby się troszeczkę otuchy i wykorzystania projektu, który został skancelowany niestety. Kiedy jakiś live'eł? Nie mam pojęcia. Chciałbym zrobić streamy, kiedy znajdę na to czas, a nie, że ten, że nagle, o, tutaj zrobię streama tylko godzinnego. I wiem, co powiecie. Ale ty masz czas nagrywać let's play, a nie masz czasu na streamy.
Moi drodzy, na streamy przyjdzie jeszcze czas, nie martwcie się. To nie jest tak, że ja rzuciłem streamy kompletnie. Będą, kiedy będą. Tyle mogę opowiedzieć. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Jaki jest twój ulubiony Rayman? Moim ulubionym Raymanem jest Rayman Revolution. Ponieważ otwarty świat i że jakby wersja Revolution, raczej port, wyróżnia się od innych wersji Raymana 2. Polecam serdecznie. Najtrudniejsza gra, w jaką grałeś? I Wanna Be The Guy, Crash Bash na 200%. I jeszcze najtrudniejsza gra, w jaką ja grałem osobiście, to był Darksiders 2. Gra mi niesamowicie kopała zadek. Ale wciąż ją lubię. I kiedyś ją zletsplayuję. Co sądzisz o Gdyni? Wow. Nie wiedziałem, że ktokolwiek zapyta się o moje miasto. Co mogę sądzić o Gdyni? Miasto, w którym się urodziłem. Poznałem spoko znajomych. Mam tutaj rodzinę. Jak dla mnie, to miasto jest spoko. Nie wiem, co mogę tutaj dużo powiedzieć o tym mieście. Kiedyś może zrobię o tym jakiś filmik, żeby się tak bardziej rozgadać. Tak myślę w sumie. To nie byłby chyba żaden problem, ani żaden kłopot. Kiedyś zrobię o takim, o Gdyni jakby filmik osobny i opowiem wam trochę o tym mieście. Czy kiedykolwiek grałeś w Pokémon Go? Ja nie. Powiem ci, Jakub, ja też nie grałem w Pokémon Go. Ja widziałem, jak moi znajomi grali i szukali tych Pokémonów, ale ja zwykle wychodziłem z założenia, że ja miałem za słaby telefon, to raz, a dwa, że wolałem to obserwować, bo niektórzy moi znajomi naprawdę szukali Pokémonów w toaletach, w lasach. Nawet zdarzyło się, że jakiś poszedł na tory kolejowe. Ciekawe, czy on przeżył spotkanie z kolejką. O Boże mać, to było, ale to było straszne. Dobra, cofam to. Nie grałem w Pokémon Go. Które gry wolisz? Gry Ratcheta na PS2 czy seria Future na PS3? Ja osobiście lubię sagę Future, jak i sagę na PS2. Z sagi Future bardzo szanuję Tools of Destruction, jak i Q-Force. Tak? Q-Force było chyba z Future. A oryginalna na PS2, no to wiadomo, trylogia Ratcheta, Gladiator, Size Matters. Czy lubisz, jak widzowie piszą długie komentarze? Bardzo to lubię. Nawet, że na przykład stoję sobie w miejscu i czytam je, to ja jak najbardziej bardzo szanuję, ponieważ wtedy widzę, nie dość, że widzowie wtedy widzę, że się angażują w serię, to jeszcze mogą czymś mnie zaskoczyć takimi długimi komentarzami. Tak więc to jest jak najbardziej na plus i bardzo szanuję. Czy warto kupić PS4? Powiem tak. Jest dużo ciekawych tytułów, które ja osobiście na pewno będę ogrywał na PS4. Więc ja osobiście uważam, że jak najbardziej warto kupić PS4. Dobra, cofamy się tutaj, ponieważ tutaj będzie taki side quest, ale... Dobra, jestem z wami z powrotem. Dobra, więc jeszcze raz przypomnę to, co chciałem powiedzieć. Generalnie zadanie tutaj będzie takie, że będę musiał się dostać... O kurde, ale mi w nosie jeździ. No właśnie, musimy zrobić coś takiego. Kurde, nie tak. Ej, czekajcie chwilę. Tutaj jest ta platforma. Ona chyba nas do życia zaprowadzi, o ile dobrze pamiętam. Ej, tutaj życia nie ma? Ale mnie gra oszukała. O lol. A ja byłem święcie przekonany, że to życie tutaj jest. Ale zostałem oszukany, ale mnie gra wrobiła. To jest naprawdę przygięcie w tym momencie. Tyle mogę od ciebie powiedzieć. Jedziemy dalej z koksem. Bo teraz przyjdzie czas na konfrontację zaraz z bossem. Okej. O to chodziło. I myk, myk, dobrze. Nice. Łe, tutaj tyle tingsów już nie ma, jak w późniejszych wersjach. Ale tak czy siak jest ich w miarę dużo. Myk, mamy ostatnią klatkę. Mamy praktycznie prawie całe Picture City zrobione na 100%.
Jedyne czego nie mamy, to tamtej pierdzielonej klatki. Nienawidzę jej, dosłownie nienawidzę. Ale dobra, czas na walkę z bossem. Czy jestem na to przygotowany? Zobaczymy. O, przynajmniej literka P była. Ej, co to w ogóle jest za tło? Ej, no. Wolałem jednak tło w tym. W późniejszych wersjach, bo tutaj mamy ciągle tą... Znaczy, no dobra, nie cukierkową, a raczej kredkową dolinę. Co widzimy na załączonym obrazku. I trochę ta sceneria moim zdaniem nie pasuje. Szczerze. Późniejsza bardziej pasowała. I zauważyliście, że w ogóle bossowie tutaj mają zbyt szybkie ruchy? Za szybko się ruszają. Dobra. 6 punktów zdrowia żeśmy jej odjęli. Aż 7 żeśmy teraz jej odjęli. Dobra. Oczywiście te garnki musi ona ich użyć. Chyba to są garnki, o ile dobrze pamiętam. Aż tak bardzo się nie znam, co to dokładnie jest. Mi to bardziej garnki przypomina, tak by the way. Wow. Ale się rozkręcasz, mała. Te dźwięki mnie też momentami irytują, Gespatio. Tak, dlaczego o Gespatio wspomniałem? Ponieważ to on mówił, że go bardzo irytują te dźwięki. No dawaj, dawaj, dawaj. No i oberwała. 4 punkty zdrowia jej zostały. Nice. Lol. Jak ono wolno atakuje. LOL, ja tą pralkę biorę na jednego hita. LOL, co tu się dzieje? Co ten boss odwala? Najlepszego. Co tu się dzieje? What the fuck? LOL. Jeszcze 1 punkt zdrowia jej został. Dobra, nie spierdziel teraz tego. Ty masz 3 punkty zdrowia, Rayman. Nie spierdziel. Zdechła za pierwszym razem. Co tu się odwaliło? Ja pierdziule. Ona zdechła za pierwszym razem. Mamy zaliczone Picture City, prawie że w 2 godziny. O matko bosko. Ja pierdziule. Dobra, czytam ostatnie 10 pytań. Pytanie 31. Grałeś kiedyś w trylogię Spyro z PS2? Znaczy, co dokładnie chcesz powiedzieć przez trylogię Spyro? Bo jeżeli chodzi o te typu Spyro Enter the Dragonfly, A Hero's Tale, to tak, grałem, ale... Nie wiem, jaka byłaby trzecia gra. Chyba że chodzi ci tutaj o The Legend of Spyro, no to grałem w gry The Legend of Spyro. To się akurat zgadza. Tutaj nie zaprzeczę, że tak powiem. Zrobisz jakąś serię z widzami? Jak najbardziej tak myślę nad tym cały czas, tylko cały czas zastanawiam się nad grą. Więc, moi drodzy, jeżeli czekacie na serię z widzami, to jak najbardziej będzie ona kiedyś na kanale. Mogę wam to zapewnić. Pytanie 33. Czy kiedyś się spotkamy? Jakubie stream, jak najbardziej tak. Jestem zdania, że jak najbardziej się spotkamy. Tak więc nie masz o co się martwić. Sam będę do tego dążył, do naszego spotkania. Tylko jeszcze trzeba ustalić termin kiedy. Ale jak najbardziej jestem za. Jak najbardziej uważam, że myślę, że się spotkamy w każdym bądź razie. Czy nagram jakiegoś Tomb Raidera? Są plany na Tomb Raidera z PS1? Jak i tego... Co do Tomb Raidera? Jestem jak najbardziej za i myślę, że jak tylko sobie poćwiczę trochę wersję na PS1, w sensie tego Tomb Raidera 1 z PS1,
To myślę, że coś z tego będzie. Tylko muszę najpierw grę trochę pograć, ponieważ nie chcę, żeby to było typowo na ślepo let's play, żeby też nie było zbyt nudno. Że wiecie, że ja tu będę cicho i będę się za bardzo skupiał. Wiecie, o co mi chyba chodzi. Może nagrasz któregoś wieśka? W sensie Wiedźmina? Być może kiedyś, jak się wkręcę bardziej w serię, to jak najbardziej się uda i nagramy sobie Wiedźmina na kanał. Czy założę Patronite? Czy ja założę Patronite'a? Na razie nie widzę sensu, żeby zakładać Patronite'a. Aczkolwiek... Być może coś takiego kiedyś się ogarnie. Ale to wszystko w swoim czasie. Na razie nie jestem bez Patronite'a i jakoś żyje mi się z tym o wiele lepiej. Pytanie 37. Co sądzisz o Fortnite'cie? Fortnite, ja uważam, że jest to jedna z bardzo dobrych gierek. I mówię to ze względu na to, że miałem możliwość sobie zagrania i uważam, że Fortnite jest jak najbardziej spoko. Polecam przy okazji wam, drodzy widzowie, odwiedzić kanał Chrystka, ponieważ Chrystek streamuje sobie tam Fortnite'a dosyć często, mógłbym powiedzieć, że prawie że codziennie. Zapraszam na kanał Chrystek, link w opisie, jak i w komentarzach. Tam sobie obczajcie. Chrystek poza tym też fajne serie robił z Crashów, w sensie Crash Bandicoot. Polecam wam zostawić mu tam łapkę w górę, jak i subskrypcję, ponieważ naprawdę moim zdaniem on zasługuje na to. Pytanie 38. Czy podoba ci się Nintendo Switch? Czy podoba mi się Nintendo Switch? Jako wygląd konsoli jak najbardziej spoko, ale jako sama konsola może być. Nie powiem tutaj, że nie wiadomo jak się cieszę, ponieważ ja... Nie mam tak jakby za bardzo interesujących tytułów na Switcha, no bardzo bym chciał zagrać w tą Zeldę na pewno, to jest pewne, ale reszta... Zobaczę, co będzie wychodziło na tą konsolę i wtedy jakby dam bardziej znać i jeżeli będę miał możliwość w ogóle zagrania na Nintendo Switch. Czy masz zamiar kupić Medieval na premierę? Jak najbardziej tak, myślę, żeby sobie spreorderować Medieval na premierę, kiedy w końcu wyjdzie, bo czekam na to cały czas nieubłaganie. I chcę, żeby to wyszło jak najprędzej. Czy też kupisz, jak wyjdzie Rayman 4? Czy ja kupię Raymana 4, jak wyjdzie? Powiem tak, Jakubie. Jak najbardziej tak. Kupię Raymana 4, jak tylko wyjdzie i zobaczę sobie najpierw gameplaye. Bo też w sumie wymóg jaki jest, to to, że chcę zobaczyć najpierw gameplaye, jakie będą prezentowane. A dopiero potem kupię gierkę, bo nie lubię też kupować gierek na ślepo. Bo potem się to kończy tym, że jak kupuję na ślepo, to potem tego żałuję. Nie będę tego ukrywał. Co jest? Halo? Nie to. Dlaczego nie mogłeś zapisać? Dobra, już zapisałem. Nice. Mamy zapisane. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Nie wiem, ile on będzie trwał, szczerze. Zobaczymy, jak zacznę sobie go montować. Mam nadzieję, że wam się on podobał, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem w jakiś tam sposób informatywny. I teraz tak, jeżeli jesteś nowym widzem na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek oraz jak najbardziej zapraszam do udzielania się pod serią Widzowie na Muszce, gdyż nie jest to seria dla starych widzów tylko, ale też i dla nowych. Tak więc jeżeli jesteś nowy i masz do mnie jakieś zapytanie czy coś, prosiłbym cię, żebyś zostawił komentarz. Ja jak najbardziej go przeczytam. Tylko fajnie byłoby, jakby jeszcze ten komentarz był jakoś tam sformułowany, a nie, że na przykład zapiszesz mi tylko czadowy odcinek, czy tam świetny odcinek i to tyle, bo takich komentarzy nie biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o serię Widzowie na Muszce. Ponieważ to jest też strata czasu, poza tym większość dostaje takich komentarzy typu super odcinek i na tym się kończy treść. Tak więc, jeżeli masz do mnie jakieś zapytanie, śmiało wal w komentarzach, ja na pewno je przeczytam. A jeżeli tobie, drogi widzu, który już jesteś ze mną dosyć długo albo od niedawna, spodobał ci się ten odcinek, to możesz zostawić łapkę w górę, ale nie przymuszam, chociaż bardzo by mnie to cieszyło, ponieważ wiecie, że to też i motywuje. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana i przepraszam, że musicie tak długo czekać na tą serię, ale cóż, mamy już wiosnę. Nowa pora roku, czeka mnie jeszcze więcej wyzwań, jeżeli chodzi o nowe serie. Tak więc myślę, że teraz się skupimy na Raymanie. I dokończymy Kagur Kakao i zabierzemy się za nowe let's play'e. Tak więc na razie, trzymajcie się, cześć!